Mili Państwo, witam w kolejnym odcinku serii WWE 2K18 Tryb My Career. Jesteśmy na Monday Night Raw i dzisiaj, mam nadzieję, nie powtórzy się nic z tego, co działo się ostatnio, czyli po prostu dwie porażki z rzędu. Jedna w singlowym meczu, druga w Fatal 4-Way meczu. Dzisiaj wygrywamy, dzisiaj chcemy trochę wypromować naszą postać. Matchcard po prostu od razu z automatu. No dobra, niech tak się stanie. Kogo dostaniemy dzisiaj? Dzisiaj jest tag team match. Punkster i Neville kontra Big Cass i Enzo Amore. Tego się, prawdę mówiąc, nie spodziewałem, ale dobra, pójdźmy w to. Pójdźmy. Roman Reigns i Luke Gallows. Luke Gallows, ty widzę tutaj w dużej mierze stronę karierę ciśnie. To też jest ciekawe. Dobra, no powiem wam, tag team z Nevillem wydaje mi się nawet nie wygląda źle. Tutaj jeszcze aktualnie jesteśmy świadkami tego całego Team Soft i Big Cass, Enzo Amore wspólnie jeszcze działają w ringu. No aktualnie wiemy, jak to wygląda, także że Enzo Amore i Big Cass prowadzą już celowe kariery po Heel turnie, Big Cassa, który teoretycznie miał osiągnąć zdecydowanie więcej, no póki co praktycznie tego się nie dzieje z racji jego kontuzji, a Enzo Amore, mimo iż skillem ringowym nie grzeszy, choć Mike'iem sporo potrafi nadrobić, to i tak jakoś sobie radzi aktualnie w dywizji cruiserów. Chyba już dwukrotny mistrz Cruiserweight. Ciężko tak naprawdę wiązać z nim jakiekolwiek większe nadzieje, że będzie w stanie coś więcej osiągnąć. I tak samo z Big Cassem, wydaje mi się, że Big Cass potrzebuje gruntownej naprawdę zmiany wizerunku, gimmiku, bo na dłuższą metę będzie naprawdę mdły, no i musiałby też trochę takiej właśnie charakterystyki, trochę takiej swojej barwy nabrać. No Neville dobrze wygląda to wejście, naprawdę dobrze. Ten jako heel to no genialny był Neville, bardzo czy no wielka szkoda tak naprawdę, że już go w dubbie nie zobaczymy, nie, że odszedł, ale no cóż, takie rzeczy się zdarzały i zdarzać będą. Wielu zawodników niedocenianych odeszło z W, którzy niekoniecznie po prostu byli słabi zarówno przy Mike'u, jak i oczywiście w ringu, tylko po prostu nie mieli albo tego czegoś, albo na nich nie było pomysłu, albo po prostu w złym okresie trafili w W. No wszystkie te feudy główne, jakieś storyline'y działy się wokół innych zawodników. Proszę bardzo, ładny te clothesline, taki pierwszy był taki nie fejkowy, ale z pseudo unikiem od Big Cassa. O proszę, teraz mnie zaskoczył backbreaker od Big... Nie no, to starcie musimy wygrać. Ja bym chciał przypiąć jeszcze jakiegoś rywala. Lepiej Big Cassa niż Enzo Amore tak naprawdę. O proszę, a propos, Enzo już widzimy w kwadratowym pierścieniu. No jest szansa go tutaj trochę oklepać. Będzie atak na nogę? Tak jest. I back suplex do tego. Proszę bardzo, kto by się spodziewał. I jeszcze to nie jest koniec. O, tego się nie spodziewałem, że Enzo tutaj mnie pociśnie i jeszcze jakiś facebuster się szykuje. W porządku. Kolejna kontra. Ktoś mi pisał, żebym wyłączył kontry, w sumie nawet nie jedna osoba. Faktycznie mogłem to zrobić, ten to w następnym odcinku to zrobimy, mam nadzieję, że nie zapomnę. Zdarzają mi się często tutaj jakieś właśnie sytuacje, że czegoś zapomnę. O, szykuje się akcja tak teamowa, to może być naprawdę niezła, słuchajcie, niezła akcja. Zobaczymy, co teraz tutaj wymyśli Neville i... Wow! Superplex i Powerbomb od Neville'a i Punkstera, ależ to genialnie wyszło, słuchajcie, no sami powiedzcie, dobra. Wychodzimy poza liny. Neville ma szansę teraz oklepać trochę naszego tutaj rywala. Hurricane Rana, bardzo, bardzo ładna od byłego mistrza już cruiserów. Enzo powoli się podnosi, jest uderzenie, jeszcze jakieś by się przydało, byłoby fajnie. Proszę bardzo, jest też wbity w matę po raz kolejny Enzo Amore. Tutaj cały czas właściwie widać, że Neville i Punkster kontrolują to starcie. Zdecydowanie kontrolują to starcie. Jeszcze Neville, nie wiem, czy tutaj będzie chciał wymyślić reverse, też taki neckbreaker po raz kolejny. Jeszcze jakaś akcja. No i potem mógłbyś się zmienić, przyjacielu. Ale widzę, że jeszcze nie chcesz. W porządku, jeszcze tutaj Neville nie chce się zmienić. Jeszcze, będzie akcja tak teamowa też prawdopodobnie. Albo i nie. Nie wiem, co teraz planuje. Hurricane Rana, teraz mógłbyś się zmienić. Nie chce się zmienić. Patrzcie, skubany tutaj niewyżyty, chce cały czas sklepać Enzo Amore i to się wszystko właśnie może przez to źle skończyć. Enzo Amore za chwilę się zmieni. Jestem tego pewien. Oczywiście
Do ringu wchodzi Big Cass, który jest świeży, który może sprawić sporo problemów naszemu tag team partnerowi w dzisiejszym starciu. Tak też się dzieje, no Big Cass tutaj widzimy fizycznie dominuje, no tutaj nie było wątpliwości w tej kwestii chyba żadnych, bo widać to gołym okiem, że Big Cass gabarytowo jest zdecydowanie tutaj bardziej obdarzony przez naturę. Moi drodzy, Neville poza ringiem, sędzia wylicza, Enzo przygląda się temu wszystkiemu, a Punkster chciał się zmienić, Neville nie chciał, no to teraz spotkała go kara. Jednak nie chce mi się wierzyć, powiem wam szczerze, żebyśmy tam mecz przegrali, chociaż Big Cass naprawdę póki co demoluje Neville'a. Teraz dopiero mamy jakąś odpowiedź, mamy wyniesienie, ale będzie ono skontrowane. Do 5 doliczył już sędzia. Już mamy 6, Neville kontruje, będzie wracał do ringu, chciałem powiedzieć, ale jednak nie, no wrzuca Big Cassa do ringu. Nie wiem, co teraz chciał zrobić, chyba przeskoczył mu Enzo Amore w wejściu na narożnik. Zły timing, jeśli chodzi o zmianę. No cóż, no ale musimy tak podziałać. Ależ fantastyczny hip toss. Przejście też potem do neckbreakeru momentalnie. Big Cass w tarapatach, ale teraz mamy jeszcze odpowiedź od tego zawodnika. Teraz jeszcze mamy kontrę. Proszę bardzo, co teraz jeszcze zrobi Big Cass? Będzie back suplex. Potężny back suplex prosto w centrum ringu. Mamy też odpowiedź od Punkstera. Przydałoby się wykonanie tutaj jakiejś konkretniejszej akcji. Może nawet jakiegoś signature move'a. Okej. Okay. I jest, proszę bardzo, wbity już na kolano. Do tego jeszcze Russian Legs i Big Cass w coraz to większych tarapatach. O, czy on go podniesie? Podniesie go chyba, no proszę, tego się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem, że będzie w stanie im tak rzucić. Jeszcze tutaj kopnięcie prosto prosto w brzuch, w jego boczek, można powiedzieć. Okej, okay. Big Cass po raz kolejny tutaj coś chciał zdziałać. Oj. Będzie zmiana, zdąży się zmienić. Zdoła się zmienić chyba z Enzo. Albo i nie, albo mu na to nie pozwolimy. Airstrip do narożnika się szykuje. Proszę bardzo, jeszcze dropkick prosto od Punkstera. Moi drodzy, to nie jest koniec. Oczywiście Spine Buster. Próba pinu, przy tym od razu 1-2. Kickoutuje Big Cass. To za mało na tego zawodnika mimo wszystko. Teraz jeszcze raz ta sama akcja, która przyczyniła się już do tej gruntownego osłabienia Big Cassa. To jeszcze nie koniec. Punkster cały czas nie daje za wygraną, cały czas chce męczyć swojego oponenta w ringu. Proszę bardzo, uderzenie w nogę i jeszcze jedno. Big Cass cierpi, nic nie może zdziałać póki co. I teraz mamy kontrę właśnie od Big Cassa. To się może źle skończyć, słuchajcie, zobaczymy co Big Cass wymyśli. Mamy Irish Whip do narożnika, gdzie jest Enzo Amore. Będzie prawdopodobnie finisher tag teamowy, wiele na to wskazuje, słuchajcie, to źle wygląda, teraz musi się to włączyć wszystko jak najszybciej Neville, bo naprawdę robi się niebezpiecznie. Jeden tak jest, całe szczęście Neville był na posterunku, jeszcze Big Cass go zaatakował, ale on fantastycznie kontruje Enzo Amore i Punkster tutaj. Na nich sędzia powinien się skupić. Popełnia teraz błąd, moi drodzy, Enzo Amore. Będzie akcja jeszcze od Punksera. Tak jest, fantastycznie. Będzie jeszcze akcja z pinem 1. Kickoutuje. Kickoutuje tutaj mimo wszystko Enzo Amore, ale zaatakowany po raz kolejny. Big Cass i Neville poza ringiem. Proszę bardzo, teraz seria uderzeń. Enzo Amore pada na matę. Jeszcze uderzenie, ależ brutalnie zaatakowany został tutaj Enzo, moi drodzy. I to jest początek końca. Enzo Amore może za chwilę zostać przypięty. Tak jest, super kick prosto w głowę. Co tu się dzieje? I Big Cass kontruje ten atak. Niemożliwe. Tego się nie spodziewałem, że to się tak to potoczy. I jeszcze Enzo Amore. Mamy 3,5 gwiazdki. No i będzie atak z tej. Ojojoj, back and forth, niestety nie ogarnąłem timingu. Enzo tutaj. Co to? Boże, nie, dlaczego tak się dzieje? Ja tak nienawidzę czegoś takiego, naprawdę, słuchajcie, to mnie tak wnerwia. Takie sytuacje. Airship. Odbicie od lin i proszę bardzo, Enzo wylatuje poza ring, podobnie jak Big Cass wypada. Poza kwadratowym pierścieniem, Punkster celebruje tutaj swoje aktualne prowadzenie w tej walce.
Enzo jest wyliczane, do trzech wyliczył sędzia. Cztery. No za moment wróci, tak jest, już wrócił Enzo Amore, proszę bardzo, oj, to nie tak miało wyglądać. To nie sędzia miał oberwać. Moi drodzy, to nie sędzia miał oberwać. Jeszcze Enzo Amore w ofensywie, co teraz? O nie, hell no. To jest chore. Co on tu robi? No oberwał Punkster dosyć konkretnie. Neville tutaj też chciał się zmienić w tym momencie, ale nie udała mu się ta sztuka. Jest kontra, proszę bardzo. Na Enzo mamy roll up pin, ale row break ratuje, proszę bardzo. I spine buster out of nowhere, jest pin. Nie można, co? Internet szwankuje, nieważne. Przepraszam was za ten tutaj brzydki tutaj taki element PlayStation i tak dalej. Dobra, kończymy go. To się musi tak skończyć. Jest pin, pinuj szybko, sędzia. Czemu tak wolno biegniesz? 1, 2 i 3. Big Cass nie trafił w Punkstera. To jest koniec. Punkster i Neville zwyciężają w tym tak teamowym starciu na dzisiejszym row. Ale się skasztanił tutaj Big Cass. Skasztanił niesamowicie. No ten Spinebuster mi się podobał, taki Otan Nower z tym pinem, fajnie było blisko zakończenia tej walki, no. Mogę się nie skończyła wprawdzie, ale nieważne, dobra, jest zwycięstwo przed WrestleMania, to jest bardzo ważne, mam nadzieję, że coś tutaj odblokujemy, coś tutaj się zacznie dziać ciekawego. Mam nadzieję tylko, że mnie Todd Malin nie wrzuci do dywizji tag teamowej, no bo powiem szczerze, nie byłbym jakoś specjalnie zachwycony, nie chciałbym za bardzo iść teraz do dywizji tag teamowej, wolałbym powalczyć o jakieś singlowe tytuły, no już nie mówię o jakimś WWE title, czy też Universal title, ale o United States, czy też Intercontinental jak najbardziej. Czemu nie? Mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. No Intercontinental aktualnie znajduje się na Raw, także o ten tytuł chętnie bym powalczył, tym bardziej, że w poprzednich latach, jeśli chodzi o poprzednie edycje gry, rzadko zdobywałem ten tytuł. Prawdę mówiąc, nie przypominam sobie, czy w ogóle zdobywałem ten tytuł, czy kiedykolwiek zdobyłem tytuł Intercontinental. Zawsze było ten United States, zdobyłem Tag Team, NXT, no i oczywiście WWE. Tutaj nie mogę sobie przypomnieć, czy rzeczywiście ten Intercontinental był w naszym posiadaniu kiedykolwiek. Oczywiście jest to możliwe. No, jeżeli ktoś z was pamięta, to napiszcie w komentarzu. Możecie też napisać w komentarzu, jaka... Aha, coś tu z netem jest, nie halo. Możecie napisać w komentarzu, jaka najbardziej podobała wam się walka z tej serii. No to dużych nie było. I na przykład z poprzednich lat. Jestem ciekaw, które wasze walki są ulubione. Możecie się podzielić i zaprosić też innych, którzy nie widzieli, do obejrzenia tych starć. A tymczasem... nie z nią miałem gadać. Nie, dobra. Słyszymy się, słuchajcie, za chwilę. Na kolejnym Raw. Moi drodzy, kolejne Monday Night Raw, kolejne spotkanie z Toddem Malinem i naprawdę mam nadzieję, że dzisiaj coś się tutaj ciekawszego wydarzy. Karl Anderson to jest zawodnik, którego chciałbym zobaczyć solową karierę w aktualnym WWE. Naprawdę myślę, że poradziłby sobie bez większego problemu i mógłby mieć jakieś też ciekawe feudy i spokojnie podtrzymać jakiś tytuł. No nie mówię już od razu Universal, ale no kurde, Intercontinental, czemu nie? Dobra, match card, nic mi ciekawego nie powiedział Todd. To mnie trochę niepokoi tak naprawdę. Co? Co to są za starcia? O co chodzi? Niech mi ktoś to wytłumaczy. Druga... Czekajcie, bo nie wierzę w to, co widzę, nie? Wszędzie mamy normalne mecze. Drugi mecz... Self-promotion, Card is Excel. Pierwszy mecz właściwie na Monday Night Raw. Starcie znowu tak teamowe. Punkster i Brock Lesnar kontra Scott Dawson i Dash Wilder, The Revival, w Hell in a Cell meczu. O co tu chodzi? Nie rozumiem, jakby... Co autor miał na myśli, nie? Naprawdę. To jest niewiarygodne. To jest Tornado Tag Team Match
w Hell in a Cell, w klatce Hell in a Cell, to jest niewiarygodne. Brock w ogóle, dlaczego jakby? Nie rozumiem. Jakby takie starcie było na WrestleMania, to z jednej strony fajnie, a z drugiej strony też by to było głupie, no bo to lepiej by było, jakbym był już z Neville'em na przykład i walczył z The Revival. No ale Brock Lesnar, no jakby tutaj to jest jakaś fabuła, jakieś coś mogę odblokować, coś naprawdę, coś chciałbym, wiecie, no chciałbym coś odblokować. Chciałbym coś odblokować, bo nawet rankingu nie mam do mistrzostwa żadnego. Ja nie wiem, coś zrobiłem źle, no bo to wygląda wygląda co najmniej dziwnie, tak? Pierwsze starcie na Raw, na ostatnim Raw przed WrestleManią. W tak teamie z Brockiem Lesnarem w Hell in a Cell meczu z Revival, jakby fajnie, tylko nie wiadomo o co chodzi, nie? Beast Mode i tak dalej, no jesteśmy, no w sumie, ej, ale Brock Lesnar i Punk w sumie jako tag team mogliby fajnie się sprawować, nie? To by było nawet ciekawe. Paul Heyman Guys, nie? Wiecie co chodzi? Paul Heyman Beasts na przykład, o. Tylko, nie no, i Punkstera to trzeba będzie podrasować, trzeba zrobić z niego takiego większego rzeźnika, bo on teraz póki co wygląda dosyć niewinnie. Ale wiecie o co chodzi, po prostu trzeba odblokować też więcej rzeczy do edycji tej postaci. No nie no, no Brock. No my ich powinniśmy tutaj zmiażdżyć, pozabijać prawie że, no. A ciebie jedzie Dash Wilder, no ty w handicap meczu w tym Hell in a Cell powinieneś ich poklepać. Overhead belly to belly suplex, no to ci pomogę. Pomogę ci Brock, bo widzę, że sobie nie radzisz. Też lubię suplex city, też, ale mnie Dash skontrował. Niestety, tego nie przewidziałem. Jeśli mam być szczery, o. Brock, obudź się, błagam. Co ty robisz? Jest, o proszę, Brock. Brock pocisnął. Dobra. Jest kontra. Użytkownik Kamek jest online, fajnie. Fajnie. Proszę bardzo, porobiony dostał tutaj. I? Jeszcze Scott przyjął German Suplexa. I jeszcze tutaj clothesline. Możemy sobie pomóc jakimś sledgehammerem właściwie, czemu nie? No i jest sledgehammer. I jeszcze raz. Masakrowany Scott Dawson. Okej, okay, nie było tematu. O nie. Teraz będzie mnie też trzaskał. Co tu się dzieje? Scott, przestań. Scott, dlaczego mi to robisz? Dlaczego rzucasz mnie w jedną i w drugą stronę? O co ci chodzi, gościu? No patrzcie typa. I znowu. I jedną i w drugą, i w jedną. Ja muszę wrócić do ringu, bo tutaj to źle wygląda. Proszę bardzo. I jest, ole, ładnie to wyszło. Ładnie to wyszło. Nie pamiętałem tej akcji, żebym to wstawiałem, ale wyszło całkiem spoko. No teraz to właściwie już wszystko jest porobione. Już nic nie jest w stanie mi zrobić. O, ale musimy tutaj Brockowi chyba pomóc, bo Brock widzę ma problemy z Dashem. Nie mam pojęcia dlaczego, jak to jest możliwe w ogóle, ale okej. I proszę bardzo. No. O, właśnie o to chodziło. Właśnie o to chodziło, proszę. I już bierzemy się za Scotta. A, tego nie przewidziałem, że to będzie clothesline. Dobra, chyba trzeba iść po jakieś krzesełko teraz. Był sledgehammer, teraz możemy użyć jakiegoś krzesełka. DDT! Nice. I telefony dzwonią oczywiście podczas odcinka. To jest niesamowite, wybaczcie. Za jakiś tam brzdęk ewentualnie. Neck break. Bierzemy sledgehammer. Sledgehammer. Nie sledgehammer, tylko krzesło. O nie! Facebuster. Dobra. Oj. Tu już jest groźnie. No nie no, Scott, proszę cię. Yeah.
Odpuść. Dobra, Lesnar no powinien już dawno go tam porobić. No ja tu mam problemy teraz, zaatakował mi nogę i jest nieciekawie wam powiem. O proszę, o proszę, o proszę. Proszę państwa. Proszę państwa. Proszę państwa, to powinien być koniec. Jest pin. 1, 2 i 3. Tak jest, Punkster i Brock Lesnar zwyciężają w Heli na meczu w tym Tornado Tag Team meczu. To jest totalna abstrakcja, naprawdę. Nie rozumiem tego, czym to wszystko jest spowodowane. Cieszę się, fajnie, fajnie. Jezus, no tak tym z Brockiem Lesnarem. O co chodzi, nie? Jak to jest możliwe? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to się w ogóle mogło wydarzyć. Serio. No i teraz co? Czy Todd Malin coś mi powie? Na przykład super genialne starcie, stary, z Brockiem Lesnarem w Kelly na Stone meczu na ostatnim row przed WrestleManią. Czy w ogóle będzie temat WrestleManii podjęty? Mam nadzieję, że tak. Ale nie zdziwiłbym się, gdyby też nie był podjęty, no bo tutaj już wiele opcji naprawdę biorę pod uwagę. Znowu tutaj te problemy. Coś z network, nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia. Dlaczego tak się dzieje? Cieszy się Todd. Co mi powiesz? O, tak, próbowałem ukraść show dzisiaj. I to tyle. Okej. I słuchajcie, i opuszczamy arenę. Spoko. Nie rozumiem kompletnie tego. Wejdźmy w zakładkę, znaczy w menu takie można powiedzieć. Ciągle to. Nie mamy rywala, nie mamy Eli. Nie mogę nic tutaj zrobić. Champions. Nie ma rankingu za bardzo. T-shirt sales. To jest zastanawiające. Słuchajcie, zobaczymy się, usłyszymy się za chwilę. No dzisiaj WrestleMania już w tym odcinku nie będzie, ale przynajmniej zobaczymy, co będzie w kolejnym odcinku na tej WrestleMania. Okej, moi drodzy. Witam was wszystkich. Po raz kolejny. Chciałem powiedzieć na Monday Night Raw, ale to nie powinna być prawda. Jest Brock Lesnar. Mam pokazać z Toddem Malinem. Jestem naprawdę zaniepokojony faktem, że tutaj żadnego konkretnego story póki co nie ma. I co mi powie, tylko match card? Tak. Tylko match card. I patrzcie na to. Darren Young. Czy to jest naprawdę... Nie, to nie jest WrestleMania, to jest niemo... To jest WrestleMania. Nie, to jest niemożliwe. To nie może być WrestleMania, to jest jakaś inna gala. Nie. To jest niemożliwe, słuchajcie. To jest niemożliwe, że to była WrestleMania. Nie wierzę w to. To jest Raw. Czyli nie ma WrestleMania. Dobra. Starcie z Darrenem Youngiem zobaczymy w kolejnym odcinku. Wybaczcie, trzymajcie się, na razie, cześć!